Uśmiechnięte, zdecydowane, emanujące kobiecością i wdziękiem. To kobiety, które 9 marca spotkały się w Domu Ludowym w Zawadce Brzesteckiej. Panie z entuzjazmem odpowiedziały na zaproszenie organizatorów i licznie przybyły na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W obecnych czasach, po kilkuletniej przerwie, święto to na nowo stało się modne i jakby na to nie patrzeć, po prostu ważne. Dawny Dzień Kobiet to obowiązkowy goździk i rajstopy. Aktualnie prezenty są różne. W sołectwie Zawadka Brzestecka płeć męska wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkanek. Rokrocznie organizowane jest tu dla nich uroczyste spotkanie, właśnie z okazji Dnia Kobiet. Tuż przed godziną 17 sala Domu Ludowego wypełniła się po same brzegi. Uroczysty Dzień Kobiet rozpoczął przemówieniem sołtys z miejscowości Marcin Sas, w którym serdecznie powitał oraz złożył w imieniu swoim i panów życzenia zgromadzonej płci pięknej. Zastanawiałem się, co w swojej głowie ułożyć, żeby to było tak naprawdę pięknie dla pani. Są różne tutaj rzeczy. Ja przede wszystkim życzę wam zdrowie. To jest takie naprawdę oklepane, ale najbardziej chyba ważne dla wszystkich, żebyśmy byli zdrowi. Wtedy mamy chęć do działania, do cierpliwości. Dla nas mężczyzn, tutaj jest wąska grupa kelnerów z boku, ale naprawdę trzeba mieć cierpliwość też do nas czasem. I myślę sobie tak, że tego wam życzę. Cierpliwości, wytrwałości w działaniu. Takie chęci działania, współpracy też tutaj w naszym sołectwie, bo tak naprawdę dużo rzeczy wspólnie możemy dokonać. Tego wam naprawdę wszystkim bardzo życzę. Czy można sobie wyobrazić Dzień Kobiet bez kwiatka? Zdecydowanie nie można. Nie są w stanie go zastąpić nawet najpyszniejsze czekoladki. Kwiat, symbol kobiecego piękna, jest nieodzowną częścią tego święta. W Zawadce Brzesteckiej wszystkie panie tego dnia zostały obdarowane pięknymi różami. Tego wieczoru czekały przepyszne dania, ciasta oraz słodkie deserki. Obsługą kelnerską zajęli się obecni na spotkaniu panowie, którzy to z uśmiechem na twarzy i pełnym profesjonalizmem troszczyli się o to, aby pani czuły się wyjątkowo w dniu ich święta. Organizatorzy Dnia Kobiet w Zawadce Brzesteckiej zadbali również o doznania artystyczne. Pomyślałem sobie, że coś dla ciała, jeszcze sporo rzeczy dla ciała mamy, ale coś dla ducha byśmy też chcieli tutaj państwu zaprezentować. I tak sobie pomyślałem, że to jest taka dobra pora, już teraz przyciemniło się, zaraz zrobimy jakiś nastrój. Chcę teraz powiedzieć kilka zdań o naszej artystce, którą zaprosiliśmy tutaj. Niezmiernie miło, że jest z nami Justyna Wilk. Justyna, witamy cię. Także przyjechała do nas specjalnie z Krakowa, także to też uszanujmy. Jedyny weekend znalazłem dla nas, także to brawo dla niej, brawa. A te wszystkie ja myślę, to dodają od siebie, z taką niezwykle młodą, wrażliwą, utrętowaną dziewczyną. Także miejmy świadomość taką, że dzisiaj gra w Zawadce Brzosteckiej, a za rok włączycie telewizor i będzie grać zupełnie gdzieś indziej być może. Tego jej życzymy, przynajmniej my się wszyscy życzymy, żeby naprawdę szła w tym kierunku, bo to jest jej pasja, muzyka i tego jej naprawdę wszyscy życzymy. Podczas spotkania wystąpiła Justyna Wilk, wychowanka Zbigniewa Warchoła, jednego z najwybitniejszych dębickich muzyków i pedagogów. Justyna współpracowała także z dwójką poetów, Krzysztofem Kędzierzem oraz Pauliną Książek, tworząc muzykę na podstawie ich wierszy. W swoim dorobku artystycznym posiada doświadczenie, jako była już wokalistka kilku dębickich zespołów. Obecnie możemy ją spotkać w Krakowie, gdzie szlifuje swój warsztat muzyczny.
noc tłucze się do okien. Wyśmienity humor tego dnia wprowadziło uczestniczki losowanie, podczas którego każda z pań miała szansę na wygraną. Sponsorami nagród byli sklep spożywczo-przemysłowy Hitpol Zawadka Brzostecka, stacja paliw Orlen Zawadka Brzostecka oraz salon fryzjerski Bella Brzostek. Mieszkanki Zawadki Brzosteckiej, korzystając z okazji, złożyły w związku z zbliżającym się Dniem Sołtysa życzenia swojemu sołtysowi Marcinowi Sasowi. Wszystkich chcemy złożyć panu sołtysowi życzenia, ponieważ poniedziałek w kalendarzu jest Dzień Sołtysa. Jest takie święto. Jest takie święto, więc wszystkie panie tu obecne i wszyscy mieszkańcy. Wszystkiego najlepszego i sukcesów w dalszej pracy. Bardzo dziękuję. O tym, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia, świadczy m.in. frekwencja. W Dzień Kobiet Zawadce Brzosteckiej panie mogły miło spędzić czas na wspólnych pogawędkach, oderwać się od codziennych obowiązków oraz doznać przyjemnej rozrywki w wyjątkowej atmosferze. Zapytane reagowały bardzo pozytywnie. Idealny 8 marca, właśnie tak jak dziś powinien wyglądać. Święto jest, niektórzy twierdzą, komunistyczne, a ja uważam, że jest to bardzo ładne święto i powinno być obchodzone właśnie tak co roku. Niekoniecznie rajstopy i goździki, ale właśnie chociaż tak jak u nas. Goździki są super. No, będą róże. Mogą być róże. Jest super. Taki jak ten. Chyba najlepszy. W damskim gronie panowie kelnerują. No, chyba lepszego nie można sobie wymarzyć. No to tak jak dzisiaj myślę, że jest super. Towarzystwo, impreza, fajnie. Super, super. Idealne, oczywiście. No tak jak dzisiaj. Jest super. No jak inaczej? Tak jak dziś. Bardzo jest super. Jest tak jak powinno być. Wszystko na miejscu i na temat. Wesoły, radosny panowie powinny nas obsługiwać. Tak jest dzisiaj. 8 marca na dzień dzisiejszy wygląda tak jak tutaj wygląda. Bardzo jest, atmosfera jest bardzo wesoła. Ludzie sobie pogadają. My jako koło gospodyń w Brzostku jesteśmy pierwszy raz zaproszeni na Dzień Kobiet do Zawadki Brzosteckiej. Jest nam bardzo miło. Jest fajnie. Tak, bardzo wspaniale jest. Mężczyźni powinni żony nosić na rękach z takim bukietem. Róż powinni być i kochać się wzajemnie. I Zawadka ma wspaniałego sołtysa, który wie, co kobiety potrzebują. Dziękuję. Wie pani co, bardzo dobrze w tym roku. Świętuję już drugi dzień. Jestem zachwycona. Kwiatów w domu, co nie miara. I tu też są kwiatki, także jestem zadowolona bardzo. Ale organizatorzy wspaniali. Ma być pogodnie, pięknie, wesoło i miło. Bardzo jestem zadowolona i po prostu cieszę się tak, że po prostu tak spędziłyśmy ten Dzień Kobiet. Po prostu tak wyśmienicie. Dziękuję bardzo. 8 marca? To tu jest właśnie idealny 8 marca. Elegancko przygotowany przez panie z naszego stowarzyszenia. W miłym naszym towarzystwie siedzimy, gaworzymy, śpiewamy. A jeszcze koncert właśnie Justyny super to uświetlił. Także super. Spotykamy się teraz już chyba któryś rok z kolei. Jak jest ten Marcin Sas z sołtysem,
No i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Oby tak dalej. Idealny? No to tak jak dzisiejszy. Jestem między swoimi koleżankami, znajomymi i siedzimy sobie, rozmawiamy. No i to wszystko. No tak jak dzisiaj. Pięknie, wesoło, wszystko przyszykowane. No super, po prostu super. No ja uważam, że dziś jest idealnie. Nic dodać, nic ująć. No bardzo dobrze wygląda. Takiego jeszcze nie było. No, powinno być trochę święto, ale może nie za bardzo, bo panom trzeba też robić święto. Tak, tu? Lepsze już chyba nie może być. Idealny 8 marca, jak na co dzień. Tak. Każdy z nas powinien żyć tak jak na co dzień. I tak powinien Dzień Kobiet wyglądać, jak według mnie. Tak jak dzisiaj właśnie, dokładnie. No bardzo super, jest wesoło i co więcej mogę powiedzieć? Idealny to tak jak dzisiaj jest chyba idealny, no jest wesoło, miło. No i panowie się spisali z kwiatami, bardzo było miło. To widać, jakie osołtysa mamy, dobrego tak jest. Nic ująć, nic dodać, wszystko jest okej. Gdyby było inne, gdyby był inny sołtys, tego by nie było. Tak to jest wesoło, miło. I tak dalej, tak trzymać. Tak jak wygląda, bardzo jest wesoło i ładnie. No, co mogę więcej powiedzieć? Same laury spadną na sołtysach. Tak jak u nas zawarcie. Świst, gorzoła i diabali. To ładnie, elegancko. Bardzo ładnie. Aby dalej tak było. Tak jak dziś. No hucznie, tak jak dzisiaj. Tegoroczny Dzień Kobiet w Zawadce Brzosteckiej niewątpliwie zostanie zapamiętany na długo, jako czas spędzony w przyjaznym gronie i dobrej zabawie, emanujący wdziękiem i kobiecą energią. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. Yeah.